postaram się zachęcić Was do rozmowy na temat, na który każdy czuje się kompetentny. Bo tak w istocie te zajęcia są poświęcone skutecznej komunikacji społecznej. I wszyscy jesteście w rolach, uczestnicy tej szkoły, o której słyszę od Michała od jakiegoś czasu i to ja bardzo chciałem przyjechać na zajęcia z Wami, żeby zobaczyć, dotknąć i mieć to doświadczenie. Wszyscy w jakimś sensie uczestniczycie przez bycie działaczami związkowymi czy partyjnymi, uczestniczycie w tym, czym się Wasze organizacje zajmują, czyli komunikacją społeczną, bo celą, istotą tych organizacji jest reprezentowanie określonych środowiskowych interesów, no i oczywiście budowa wizerunku tych organizacji. Po co? Po to, żeby poprzez pozytywny wizerunek budować instrumenty skutecznego komunikowania się z adresatem. Teraz mamy dwa obszary, będę mówił o oczywistościach, proszę, dla tych z Państwa, którzy akademicko są przygotowani do tego obszaru tematycznego, nie mieć do mnie pretensji, że będę mówił o oczywistościach, bo zakładam, że nie wszyscy są specjalistami z zarządzania personelem czy komunikacji społecznej, więc być może będę mówił momentalnie o rzeczach oczywistych. Mamy w sensie instrumentarium, czyli zasobu technicznych instrumentów komunikowania, do czynienia z dwoma rodzajami komunikacji społecznej. Oba pojęcia pochodzą nie ze sfery społecznej czy politycznej, tylko komercyjnej. Jeden to jest język reklamy, a drugi to jest język tak zwanego PR-u. Czym się różni PR od reklamy? Nie będę Was pytał, czy wiecie, żeby ułatwić sobie i skrócić, to sam odpowiem na to pytanie. Język PR-u to jest, zakładamy, że to jest język dialogowy, a więc co najmniej dwustronny. Mówię i oczekuję reakcji, jestem gotów reagować na tą reakcję, którą wyzwalam przez wszczęcie tego dialogu. Podczas gdy język reklamy jest językiem jednostronnym, czyli konstruujemy komunikat, którego celem jest uzyskanie pożądanych zachowań adresata. W przypadku komercyjnych organizacji zachowań konsumenckich, żeby kupowali mój towar, moją usługę. W przypadku politycznych organizacji, żeby zechcieli, jak przychodzi ten dzień, bo zakupów nie robimy w każdy weekend, tylko raz na kilka lat, żeby na nas zechcieli zagłosować. W obu przypadkach mamy do czynienia z komunikacją. Nie chciałbym na tym naszym dzisiejszym spotkaniu, które ma trwać 2 godziny, mówić o szczegółach instrumentarium, czy konstruowania mechanizmów komunikacji, bo to jest samo w sobie dosyć skomplikowane zajęcie, jako że mnogość i mediów, i instrumentów jest wielka i dla każdego z nich należałoby poświęcić trochę więcej czasu. Chcę w tym zwrócić uwagę na punkt wyjścia w konstruowaniu w ogóle sytuacji komunikacyjnej, a mianowicie na aspekcie podmiotowym. Zacznijmy od aspektu podmiotowego. Zawsze ktoś jest autorem kampanii czy jakiegoś procesu komunikacyjnego. W sferze komercyjnej będzie to producent albo dostawca usług. W sferze społecznej będzie to organizacja społeczna, w sferze politycznej organizacja polityczna. W obu przypadkach, czy w sferze społecznej, czy komunikacyjnej, mamy do czynienia z dwoma, co najmniej dwoma, ale dla uproszczenia mówmy się dwoma obszarami naszych adresatów, naszej aktywności. Żeby sobie to wyjaśnić, to zapytam Was, czy, albo nie, od razu odpowiem na to pytanie. W literaturze istnieje około 2000 definicji public relations, czyli świat public relations sam nie był w stanie wygenerować dotychczas jednej, uznanej przez wszystkie stowarzyszenia, organizacje skupiające specjalistów od public relations, jednej definicji tego zjawiska, ale na potrzeby dydaktyczne korzystam z najprostszej możliwej definicji, mianowicie tytułu książki pani profesor Joanny Wojcik,
Książka się nazywa Public Relations i trzy słowa w podtytule. To są słowa następujące. Jest PR wiarygodny. Czyli wiarygodność, wiarygodny dialog, drugie słowo. Z otoczeniem. I trzecie słowo to jest otoczenie. Zacznijmy od tego, o czym mówiłem, czyli sfery podmiotowe. Jesteśmy my, nasza organizacja, ma określone cele o charakterze niekomercyjnym. Mówimy o sytuacji, które to są cele społeczne, polityczne. Co to jest to otoczenie naszej organizacji? W przeciwieństwie do języka, czy celu, czy instrumentarium, jakim jest, są instrumenty medialne, komunikacje, reklamy, to nie jest wyborca. W przypadku firmy komercyjnej to nie jest konsument. Otoczenie to jest ta sfera, to i czy instytucjonalna, czy personalna, która jest ważna z punktu widzenia kształtowania wizerunku organizacji. To są sami pracownicy, którzy tworzą wewnętrzne otoczenie, pracownicy czy członkowie, którzy tworzą wewnętrzne otoczenie organizacji, i to jest otoczenie społeczne, rodziny, środki przekazu, sąsiedztwo bezpośrednie, inne organizacje społeczne, które mają cele podobne, konkurencyjne, takie, z których w sposób naturalny obcujemy na co dzień. W przypadku producenta, bo to jest łatwiej opisać, w przypadku firmy komercyjnej, to nie jest konsument, czyli ten, który na przykład idzie do apteki i kupuje nasz preparat, tylko ci wszyscy, którzy mają wpływ, mogą mieć wpływ, zależy w dużej mierze od nas, czy będą w tym uczestniczyli świadomie lub nieświadomie, na kształtowanie naszego wizerunku, czyli sumy opinii o nas w swoim otoczeniu, co może w różnych sytuacjach emanować i współkształtować wizerunek i sposób postrzegania przez szeroką publiczność i konsumentów lub na przykład wyborców naszej organizacji. Różnica między PR-em, czyli realizacją bieżącą tej komunikacji, dialogu z otoczeniem, a reklamą jest taka, że tu zakładamy, że jest to proces ciągły. Czy to nie jest proces akcyjny. Mamy akcję, nowy produkt, sprzedaż, promocja i tak dalej. Jest to zjawisko, które można powiedzieć jest never ending story. Dialogujemy nieustająco, ba, staramy się ten dialog prowadzić w nieprzerwanie. Mogą być sytuacje, kiedy będzie nam zależało na pewnej intensyfikacji. Wtedy możemy mówić o jakiegoś rodzaju kampanii PR-owskiej. Ale istota PR-u polega na ciągłości tego dialogu właśnie z otoczeniem. Jaka jest w strukturze organizacji miejsce, jakie jest miejsce w strukturze organizacji PR-u i reklamy? Otóż zazwyczaj jest tak, i we wszystkich niemalże dojrzałych i dużych korporacjach, PR jest bezpośrednio związany z zarządem. Czyli jeżeli jest na szóstym piętrze zarząd, to szef PR-u, jeśli nawet nie jest członkiem zarządu, to się mieści blisko tego szóstego piętra. Natomiast ci od reklamy mogą być na pierwszym piętrze, bo oni wykonują zresztą w dużej mierze usługi zewnętrzne, kupowane na zewnątrz. I nie są bezpośrednio związane z zarządzaniem organizacją czy firmą. To jest subtelna w strukturze każdej dużej organizacji, znajdziecie tą subtelną różnicę, która jest ważna pod warunkiem, że po pierwsze organizacja ma świadomość tego, że działa w określonym otoczeniu, że potrafi to otoczenie zdefiniować, zdefiniować swoje atrybuty, czyli słabości i siły,
wiedzieć, konstruować tak program budowania wizerunku, żeby on był bliski, najbliższy możliwy naszym wyobrażeniom, naszym, czyli tejże organizacji, jak chciałaby być postrzegana. To jest trochę tak, jak z każdym z nas. Jak idziemy do cioci na imieniny, wiemy, jaki jest rodzaj poprawności. Jak idziecie do ciotki na imieniny, to wiecie i się nastawiacie na inne otoczenie społeczne, w którym funkcjonujecie, na nieco inne standardy zachowań, niż jak idziecie z kolegami, z koleżankami, rówieśnikami na imprezę. Bo inny jest rodzaj poprawności w komunikowaniu się z ciocią czy babcią, inny trochę w komunikowaniu z grupą rówieśniczą. Inny rodzaj radości też czerpiemy z tego typu spotkań. I co za tym idzie? Musimy zdefiniować nie tylko to, co jest otoczeniem, ale żeby zbudować wiarygodny dialog z otoczeniem, musimy przede wszystkim umieć opisać nasz potencjał. Czyli nie jak my sobie wyobrażamy, albo chcielibyśmy sobie wyobrazić, jacy jesteśmy, tylko jak jesteśmy realnie postrzegani i umieć dokonać analizy naszych słabości i naszej siły. Jeżeli nie jesteśmy w stanie skonstruować takiego arsenału instrumentów i atrybutów kształtowania wizerunku, które symetrycznie we wszystkich obszarach dają tyle samo, nazwijmy sobie, tych plusów, że kreują wyłącznie pozytywny wizerunek, no to trzeba umieć dokonywać selekcji instrumentów, celów i argumentów takiej, której to największe zalety, najbardziej postrzegane w naszej organizacji cechy, takie pozytywne, dominują w kształtowaniu tego wizerunku. Więc punktem wyjścia, w sensie podmiotowym, jesteśmy my sami. Niezależnie od tego, co jest przedmiotem późniejszej czy jednej z wielu kampanii, które realizujemy w ramach komunikacji społecznej, punktem wyjścia jest to, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, jaką jesteśmy organizacją. Każde szkolenie PR-owskie zaczyna się, które zamawiają firmy komercyjne, a robią to za swoich, na różnych poziomach zarządzania dla swoich kadr kierowniczych, zaczyna się od tematu begin at home. To jest takie PR-owskie zawołanie, bym powiedział, kultowe przesłanie, zacznij od siebie. Każda komunikacja społeczna wymaga nie tylko, a może nawet zanim przystąpimy do definiowania adresata, cech adresata, jego, jak powiem, percepcyjnych zdolności, poziomów intelektualnych, sposobów konsumpcji, czy tego wszystkiego, co wpływa potem na budowanie komunikacji wzajemnej, musimy zacząć od oceny samych siebie. Jeżeli jesteśmy organizacją niewiarygodną, której przypisywane są raczej negatywne, a nie pozytywne cechy, to umówmy się, albo się nie umawiajmy, to nawet nie musicie mi wierzyć, to efekt zabiegów najlepszych z punktu widzenia zatrudnienia najlepszych grafików od wizualizacji, najlepszych copywriterów od tworzenia najbardziej poetyckich, najlepszych w sensie prostoty tekstów, dlatego że adresat, który jest pozbawiony pozytywnych cech w odbiorze społecznym, nie adresat, tylko nadawca komunikatu, sam zabija wartości zawarte w tym komunikacie przez swoje słabości. Jeżeli już siedzimy czy spotykamy się w gronie ludzi reprezentujących środowiska postępowe, to odniesienie do aktualnej sytuacji politycznej. Ta aktualna sytuacja polityczna nie jest zbiegiem okoliczności roku 2015, czyli słabości polskiej lewicy, tylko jest wynikiem wieloletniego procesu, który trwał prawie 20 lat, w którym to ta lewica pracowała bardzo usilnie na to, żeby w swój wizerunek pozbawiać stopniowo, bo nic się nie dzieje tutaj z dnia na dzień, stopniowo pozbawiać cech pozytywnych. Odbiorze społeczne. Możecie sobie na ten temat podyskutować, możemy i dzisiaj podyskutować.
Dlaczego to otoczenie jest ważne? To ja zilustruję to bezpośrednie otoczenie i wizerunek organizacji. Zilustruję to nie na przykładzie organizacji o celach społecznych czy politycznych, tylko czysto komercyjnych. Otóż w każdym podręczniku zarządzania macie rozdział, bardzo ważny rozdział, to jest zarządzanie w sytuacji kryzysowej. Zarządzanie w sytuacji kryzysowej to jest zarządzanie między innymi wizerunkiem. Każde szkolenie poświęcone zarządzaniu sytuacji kryzysowej dotyka, bo musi dotykać zarządzania informacją i budowaniem relacji międzyludzkich w sytuacjach kryzysowych. Żeby to zilustrować, to dam Państwu taki przykład sprzed kilku lat. Zdarzyło się, co się może w najlepiej zorganizowanej organizacji zdarzyć. W zakładach farmaceutycznych Jelfa w Jeleniej Górze. Zdarzyło się kilka lat temu, że został błędnie skonfekcjonowany jakiś preparat. Hałas w całej Polsce był gigantyczny. No bo to jest bezpośrednie zagrożenie życia, wycofywanie z aptek i szpitali określonej partii produktu. To jest ogromna szkoda dla wizerunku organizacji, w tym przypadku komercyjnej. Ogromne dla niej zagrożenie, czyli bytu również komercyjnego, nie tylko wizerunkowego. I co w takiej sytuacji jest, dlaczego tak ważny jest PR w sytuacji ewidentnie kryzysowej? Otóż dlatego jest ważny, bo to otoczenie społeczne, medialne, nadzoru farmaceutycznego, wszystkich tych, którzy decydują w danej sytuacji o takiej lub innej drodze wyjścia poza wewnętrzną organizacją. To jest, jak ta historia jest opowiadana szerokiemu społeczeństwu. Jak ona jest opowiadana, że im to musiało się zdarzyć wcześniej czy później, to jest negatywna, prawda? Czyli w sytuacji kryzysowej organizacji jej otoczenie ją jeszcze dobija, bo jej wizerunek był zły, czy jest zły, w związku z tym, no komu jak komu, ale im to się musiało zdarzyć, bo są źle zorganizowaną firmą, nieetyczną i tak dalej, lub to zdarzyło się. Drugi rodzaj opowieści tej samej historii. Zdarzyło się. Nie jest to jedyny przypadek. W największych koncernach farmaceutycznych świata, najbardziej reputowanych, renomowanych, w których największe nakłady idą na naukę, doświadczenie i tak dalej, też się to zdarza. Czyli krótko mówiąc, w danej sytuacji kryzysowej może to otoczenie działać jakby neutralizując przyczyny kryzysu, czyli wspomagając tej sytuacji kryzysowej organizacji, albo ją dobijając. To znaczy właśnie, no im to się musiało zdarzyć, dlatego że ktoś zaniechał tej pracy PR-owskiej, żeby w sytuacji kryzysu, tej najtrudniejszej próby, jakiej się znajduje każda organizacja, mieć nie tylko w środku, ale poza organizacją, jeśli nawet nie sojuszników, to minimum celu to mieć do czynienia z rodzajem empatii, rodzajem współczucia sytuacji, która się zdarzyła, a sytuacje kryzysowe mają to do siebie, że występują wcześniej czy później i zawsze są nieprzewidywalne. Bo gdyby dało się skonstruować tak we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji zespół norm i instrumentów zapobiegających każdej możliwej sytuacji kryzysowej, to by sytuacji kryzysowych nie było. A co? To samo można odnieść do sytuacji organizacji społecznych czy politycznych. Budują na co dzień nie tylko swoje relacje z wyborczami, nie tylko zabiegają, starają się uwodzić, że to my, a nie oni, jesteśmy reprezentantami interesów waszych konkretnie, wyborców, ale muszą w pewnych sytuacjach, w których funkcjonują w życiu społecznym, mieć rodzaj pasów transmisyjnych i mieć to bezpośrednie otoczenie społeczne, które stanowią na pewno media, ale nie tylko media, również organizacje społeczne, różnego rodzaju byty, które nie mają znaczenia jako ostateczny adresat kampanii wyborczej, bo w sensie ilościowym nie stanowią znaczącej grupy.
Natomiast w sensie jakościowym, czyli skuteczności naszego dialogu w sytuacji z otoczeniem i realizacji na przykład kampanii politycznej, realizacji określonych celów, mamy w tym otoczeniu potencjalnych sojuszników, potencjalne siły wsparcia, potencjalne pasy transmisyjne, prawda, które przekładają język naszej kampanii, naszych celów społecznych czy politycznych na język potrzeb tych środowisk, w których oni działają, jako media mają swoich odbiorców, jako organizacje społeczne mają swoich członków i swoje otoczenia społeczne. Z tego punktu widzenia ten wiarygodny dialog z otoczeniem organizacji to jest tego celem podstawowym jest budowa wizerunku, pozytywnego wizerunku. Co to znaczy pozytywny wizerunek? Czy żeby sobie uprościć, bym powiedział, a najlepszym odniesieniem jest odniesienie do funkcjonowania jednostki. No, każdy z nas, jeżeli nie ma cech jakichś masochistycznych, no chciałby być respektowany w swoim otoczeniu, lubiany, wysłuchiwany, no cieszyć się autorytetem i sympatią. Więcej, nawet robimy trochę w tym kierunku, żeby tak swoje relacje w swoim otoczeniu budować, żeby być lubianym, szanowanym, cieszyć się respektem, za poczucie humoru, za wiedzę, za poziom empatii w stosunku do innych ludzi. Więcej, staramy się być poprawni. Jak idziemy do tej babci czy cioci, to się ubieramy inaczej, żeby na babci i ciocie zrobić wrażenie, niż jak idziemy z rówieśnikami. Innego języka, czy wspomniałem, używamy, bo na opinii babci i cioci nam zależy, tak jak na koleżanki czy kolegi. W związku z tym takie słowa klucze, które dla zwłaszcza organizacji społecznych i politycznych są ważne, to jest po pierwsze respekt. Respekt w rozumieniu nie sieje trwogę i się lękają mnie, bo jestem taki silny, czy my od tej organizacji jesteśmy tacy silni, że oczekujemy trwogi i trzęsienia łydek, tylko respekt dla pewnego typu propozycji programowych, potencjału intelektualnego, charakteru jakości ludzi, którzy są uosobieniem tej organizacji. Sympatię, że nie tylko uznają, ok, to jest grupa mądrych ludzi, mających mądre i zrozumiałe dla nas cele, prawdopodobnie skoro są mądrzy i mają mądre i zrozumiałe i ba, nawet oczekiwane przez nas cele, to jeszcze potrafią je zrealizować bez respektu. Nawet jeżeli będziemy krzyczeli, że damy wszystkim 1000 i nie tylko dzieciom, to nam nie uwierzą, tylko dlatego, że nie ma w tym wiarygodności. I wreszcie jesteśmy otwarci, to znaczy cały czas nie tylko mamy ten respekt i sympatię, ale przez ten respekt i sympatię uzyskujemy przez to, że w sposób mądry i kompetentny w sprawach istotnych z punktu widzenia tych elementów programowych, które są naszymi kotwicami, którymi jesteśmy identyfikowani, potrafimy się kompetentnie komunikować i z otoczeniem, i wreszcie z tym adresatem, jakim jest na przykład wyborca, jeżeli jesteśmy partią polityczną. Z punktu widzenia organizacji społecznych czy politycznych to jest to. Jeżeli byśmy mieli być organizacją komercyjną, to jeszcze parę atrybutów do tego musi być. To znaczy, że jesteśmy nowocześni, w przypadku polityki niekoniecznie. Bo to już musimy wiedzieć, kto jest naszym adresatem, żeby kłaść akcent na nowoczesność, a może na konserwatyzm, czyli nienowoczesny właśnie. W przypadku organizacji komercyjnych zawsze jakość, nowoczesność, przystępność, dostępność, cena i tak dalej, to będzie decydowane. W związku z tym, jeżeli mamy jakiś cel, który mielibyśmy realizować w formie kampanii społecznej, z czymś wyjść naprzeciwko naszym wyborcom, sympatykom, do czegoś ich przekonać, do jakichś konkretnych zachowań, jeżeli to na przykład miałaby być profilaktyka zdrowotna.
No to wiadomo, że kobiety wykazują, to są dane i empiryczne z badań postaw, i dane empiryczne, czy dane statystyczne z przychodni zdrowia. Kobiety chodzą znacznie częściej do lekarza w celach profilaktycznych, nie dlatego, że są hipochondrykami, częściej niż mężczyźni. Jest to mniej więcej, jest relacja 1:2. Ale mają większą świadomość potrzeby. W związku z tym trzeba mężczyzn zachęcać, żeby chodzili do lekarza, no i robili te swoje badania prostaty na przykład, albo innego typu badania, badania profilaktyczne. No to jak mamy z tym postąpić, żeby wywołać ten skutek pożądany, jakim jest i to taki bez jakiegoś podtekstu naszego partykularnego interesu w tym, żeby mężczyźni chodzili regularnie na pewnego typu badania. Przecież nie dlatego, że nie wiedzą, że trzeba, czyli nieedukacyjny aspekt jest tutaj istotny. Czyli nie przekonanie, bo nie wiedzieliście, że takie typ, że pewnego typu schorzenia, tak jak u kobiet, to może być rak piersi na przykład, to u mężczyzn może być prostata i wcześniej wykrywane, to prognoza leczenia jest bardzo pozytywna. Więc nie możemy zakładać, że te zachowania wynikają z niewiedzy, z niskiego poziomu edukacyjnego. One wynikają z innych zachowań, tradycyjnych zachowań określonych w tym aspekcie. Więc trzeba odwołać się do jakiegoś obszaru wyobraźni tego mężczyzny, tych mężczyzn, żeby zechcieli no, zareagować pozytywnie, a może pójść. No, na przykład robiliśmy taką kampanię z panią prezydentową Jolantą Kwaśniewską, kierowaną do mężczyzn, pod tytułem Sprawdź, co masz pod maską, co każdy duży chłopiec wiedzieć powinien. Skąd skojarzenie Sprawdź, co masz pod maską, bo Lutczyn narysował nam rysunek, który potem był na plakatach, gdzie mężczyzna składał się z akcesoriów samochodowych, akumulator, wydech w okolicach pupy i tak dalej, i tak dalej. I z inflacją, ze swoją brychą dojeździcie, wymienić olej, zmienić na zimówki opony w odpowiednim czasie i tak dalej, sami też pójdziecie do tego lekarza. No co z tego, że nawet uważam, że to było fajne i dowcipne, dlatego że artyści ładnie, Andrzej Mleczko narysował całą serię rysunków do tego, którą w książeczce, którą żeśmy dystrybuowali w aptekach, potem się ukazała, Andrzej Pogoski robił całą, całą kampanię wizerunkową, a Lutczyn robił ten plakat, więc absolutnie top klasa polskich, polskiej grafiki. Lepszych w Polsce nie ma, bardziej uznanych w Polsce i na świecie. Nie to byłoby kluczem, bo gdyby Pogoski z Mleczką i z Lutczynem się dogadali i sobie coś takiego zrobili, może by się udało. Ale fakt, że robiła to pierwsza dama, która cieszyła się określonym, przypisywana określone cech. Była lubiana, była szanowana. To, że mężczyzna się pojawił jako przedmiot tej kampanii, a przedtem były sprawy osteoporozy, cukrzycy, raka piersi, serca i tak dalej, profilaktyczne, to zasadnicze znaczenie miało to, kto mówi. A że potem dobrane zostały fajne instrumenty i hasła, to tylko spowodowało, że największy nakład poradnikowej książeczki w historii Polski, polskiego wydawnictwa, rynku wydawniczego po 90 roku, to była książeczka właśnie, co każdy chłopiec, każdy duży chłopiec wiedzieć powinien. Bo to był ten miks, ale przede wszystkim wizerunek osoby, która firmowała tą kampanię. Nie organizacja, łatwiej jest spersonalizować, bo cechy pewne pożądane się fajnie wykorzystuje personalia do tego, prawda? Wykreowano osobowość. A potem jest kwestia jeszcze, że mamy wizerunek osoby, jeszcze trzeba to atrakcyjnie zrobić. Alternatywą, albo inaczej, produkujemy sobie celebrytów, to jest dygresja, ale produkujemy sobie celebrytów nie tylko dlatego, że nasze
że my tego jako społeczeństwo, czytelnicy, internauci, czy telewidzowie życzymy, czekamy na to, żeby się dowiedzieć, prawda, kto z kim i dlaczego, albo kto kogo zdradził, w jakich okolicznościach. Ale to też dlatego, że świat komercji chętnie to wspomaga, bo tychże celebrytów wyprodukowanych w określonym cyklu produkcyjnym, jak chowu Świńskiego, tak potrzebujemy ich po to, żeby potem dźwigali po części, jako wykreowani celebryci, po części nasze cele różnych organizacji, często komercyjnych, ale i społecznych, do realizacji swoich celów w sferze czy rynkowej, czy społecznej. Ta produkcja celebrytów by nie była tak efektywna, czy tak masowa, gdyby nie zainteresowanie wszystkich tych mediów i tych, z których media żyją, czyli świata komercyjnego. W sferze społecznej też są ci celebryci niezwykle użyteczni, czego przykład dałem przed chwilą. Więc tyle na temat wizerunku. Można oczywiście dłużej, ale byśmy nie omówili następnych spraw. Kwestia słowa dialog. Otóż wspomniałem o tym. Dialog to jest sytuacja komunikacji co najmniej dwustronnej. Czyli nie tylko, że weszliśmy na trybunę, powiedzieliśmy, co mamy do powiedzenia, sformułowaliśmy jakiś komunikat, stworzyliśmy jakąś obietnicę publiczną, zeszliśmy i nas nic nie obchodzi, tylko czekajmy na to, że od 19 do 20, jak wszystkie wiadomości, fakty i tak dalej się dzieją, czy będzie na ten temat informacja, czy nie będzie. Z ulgą rejestrujemy, pokazali. Cel osiągnięty. Otóż, jak mówię, to mówię z pewną dozą ironii, dlatego że odnoszę wrażenie, że działalność PR-owska polskich partii politycznych, niektórych zwłaszcza, w tym niestety mi najbliższej polskiej lewicy, mówię nie tylko jednej, tylko szeroką lewicy, na takim PR-ze się opierało. W ubiegłym roku, nie wiem czy pamiętacie, były wybory prezydenckie. Otóż, nie pamiętam. Chciałoby się zapomnieć, ale uważam, że jako starsi, a ja należę do generacji od was dużo starszej, ale zaręczam was, że są jeszcze generacje ode mnie starsze i to dobrze się mające. Otóż starsi powinni to przypominać, dlatego że najbardziej zabawnym momentem naszej kampanii prezydenckiej, gdzie mieliśmy kandydatkę na prezydenta, było to, jak po pierwszym miesiącu kampanii, czy po pierwszych paru tygodniach, otóż dowiedziałem się, że kampania przebiega znakomicie i że żadne błędy nie zostały popełnione, ponieważ poza rozpoznawalności naszej kandydatki wzrósł z poziomu 3% do poziomu 60%. Otóż proszę Państwa, nie kierujmy się w ogóle tego typu kryterium. Rozpoznawalność jest oczywiście ważna, ale żeby osiągać cele, czy społeczne, czy polityczne, to nie może być naszym priorytetem, żeby rozpoznawalność była 100%. Bo tą rozpoznawalność 100% możemy szybko wywołać, robiąc jakiś mega skandal, który się przebije przez wszystkie czołówki gazet, wszystkich mediów i tak dalej, i tak dalej. Tam był skandal, bo dwa miesiące się nie pojawiała w mediach i dlatego... To nie jest skandal, ale można jednym ruchem... Ale nie wchodźmy w detal. Nie chodzi o to, że musimy, planując komunikację społeczną, w tym inkluzywnie w jakichś sytuacjach, które się zdarzają w przypadku wyborów samorządowych raz na 4 lata, wyborów parlamentarnych też raz na 4 lata, raz na 5 lat wyborów prezydenckich, że musimy umieć sformułować nie tylko opis swojej oferty siebie samych, czy jak jesteśmy postrzegani, i brać to za dobrą monetę, czyli broń Boże, jeżeli jesteśmy postrzegani nie najlepiej, to mówimy, te badania są nic nie warte, tylko umieć tak gospodarować tą materią, czy źródłem informacji o naszym wizerunku, to są badania po prostu opinii, jakościowe, ilościowe temu służą, trzeba umieć wydobyć z tego to, co jest dla nas użyteczne z punktu widzenia kreowania najbliższych kampanii. Nie jest potrzebna miłość
wszystkich. Jeżeli by wszyscy nas kochali, to znaczy, że coś jest nie halo. Wszyscy to mogą kochać Roberta Lewandowskiego, bo on ma nam raz na jakiś czas frajdę przynieść. Natomiast w sprawach społecznych czy politycznych nie można być przez wszystkim kochanym. To, że SLD przez ostatnie 15-20, już będzie niedługo lat, cały czas się pocieszało, bo wszystkie wyniki badań opinii publicznej wskazywały, że jest partią drugiego wyboru. Prawda? Że jeżeli chodzi o drugi wybór, to SLD. To znaczy nie jest tak źle. No nie, no bym powiedział, jest słabo, bo drugi wybór nie istnieje. W Szwajcarii tak. Ten głos jest podzielny. Mogę oddać głos, dzieląc swoje głosy między, ale nie w polskiej ordynacji wyborczej. W związku z tym, jeżeli jesteśmy postrzegani w określony sposób, no to pierwsza rzecz, trzeba umieć bardzo precyzyjnie zdefiniować, jak jesteśmy postrzegani. Przez kogo ewentualnie i dlaczego, nie tylko przez kogo, ale również dlaczego jesteśmy tak postrzegani. Mamy takiego wybitnego badacza, politologa na Uniwersytecie Warszawskim, który zawsze mówił: pamiętajcie, wasz elektorat to są osiedla wojskowe. Od Nowego Dworu przez tam coś. I sprawy aborcji, in vitro i tak dalej w ogóle nie interesują. Otóż to jest znowu zbyt zawężające, bym powiedział patologicznie zawężające. Z punktu widzenia celów politycznych, wszystko jedno teraz, o jaką formację lewicową, o jakiej formacji lewicowej byśmy mówili, to istotne jest dzisiaj mieć aktualną i pogłębioną bardzo wiedzę o tym, czy te formacje w ogóle są identyfikowane przez potencjalny elektorat z pakietem, nazwijmy sobie programowym, czy pakietem wartości, które są w tradycji lewicy europejskiej się mieszczą. Bo macie pewność, czy tak jest? Bo ja nie jestem pewien, czy nasze partie lewicowe, w tym przede wszystkim... Znaczy pytanie, ilu wyborców zna ten pakiet? To ma znaczenie, ale nie aż takie wielkie. Znaczy, jeżeli partia istnieje tak jak dwie wielkie partie niemieckie, główne dotychczas, jedna ponad 100 lat, a druga po 60, blisko 70, prawda? To wiadomo, że każdy Niemiec wie, co to jest SPD czy CDU, CSU. Jeśli chodzi o inne formacje, niekoniecznie, bo poziom zainteresowania może być różny, ale nie jest to próg, tak powiem, najbardziej decydujący o tym, czy będzie, jaki będzie wynik wyborczy. Decydujące jest to, czy między wyobrażeniami potencjalnego naszego wyborcy, czy kręgu zainteresowań i naszą ofertą jest jakiś związek, czy nie ma jakiegoś związku. Czy ta gotowość, ten deklarowany rodzaj sympatii i gotowość do głosowania wynika z innych czynników, na przykład emocjonalnych, czy z czynników programowych. Na to, że się głosuje tak czy tak, mogą być różne okoliczności. W 1995 roku, na miesiąc przed wyborami prezydenckimi, towarzyszyłem Aleksandrowi Kwaśniewskiemu w związku z jego kampanią wyborczą, którą współrealizowałem, w wizycie w Bonn, gdzie podejmował go ówczesny przewodniczący SPD i ówczesny szef Partii Europejskich Socjalistów, Szarpin. Co było demonstracją tego, że europejscy socjaliści, socjaldemokraci uznają Aleksandra Kwaśniewskiego, pamiętajcie, jesteśmy 5 lat dopiero po transformacji, uznają za europejskiego polityka socjaldemokratycznego. I podczas śniadania drugiego dnia oni mieli po kolejnych przegranych wyborach. Zjedliśmy śniadanie z kierownictwem SPD i Aleksander zapytał: słuchajcie, co wy tak kolejne wybory od 1982 roku przegrywacie, to już zaczęliście przegrywać z przyzwyczajenia. To zaczyna być u was niebezpieczną rutyną.
Szalking na to nie odpowiedział, ale znany bardziej w Polsce Günther Verheugen, który był wtedy sekretarzem generalnym SPD, odpowiedział na to tak. No wiesz, Aleksander, może jesteśmy generacją słabą. Versager, to są tacy nieudacznicy, prawda? Jesteśmy taką generacją nieudaczników. Ale przyjdzie po nas generacja bardziej zdolnych polityków i SPD będzie jeszcze wygrywało wybory, bo jesteśmy partią o stuletniej tradycji, która przechodzi z dziadka na wnuka, z pradziadka na prawnuka. To oczywiście to nie działa jeden do jednego, ale często jest tak, że zachowania wcale nie wynikają z tego, że w sposób oczywisty i logiczny z analizy wyborcy oferty szczegółowo programowej, że głosujemy na nim, bo nam dają akurat w tym programie to, czego oczekujemy. Tylko z pewnego nawyku, założenia, że są nam bliscy. Bez wchodzenia w detal. W polskiej demokracji, czy w polskich warunkach społecznych, bo dotyczy to nie tylko partii politycznych, ale i związków zawodowych, tego typu więzi czy relacji wielogeneracyjnych nie ma. One są w fazie tworzenia. Więcej nawet, niektóre relacje są obciążone historycznie i działają jak gdyby na przekór temu, jak widzimy to w starych demokracjach, takich, które mają swoje stuletnie na przykład tradycje. Dlatego te zachowania bywają, źródła zachowań, bywają bardzo różne, a motywy niekoniecznie wynikają z głębokiej analizy intelektualnej spójności programowej, czy spójności programowej danego podmiotu, danej organizacji z moimi oczekiwaniami. Często pierwszoplanową kwestią jest emocja, która budowana była przez pokolenia. I ona bywa skuteczniejsza, dlatego często w politologii znajdziecie, czy ci, którzy się tym zawodowo zajmują, to wiedzą, jest, co prawda się zmieniło w ciągu ostatnich ćwierćwiecza sporo w tej materii, ale zawsze się mówiło w tradycyjnej politologii lat 70., zwłaszcza 80., że walka wyborcza toczy się o kilka procent niezdecydowanych. Niezdecydowanych. Czyli, że 90% jest poukładane. A kilka procent to są ci, których mamy uwieść w najbliższych wyborach. To nie do końca do Polski pasuje, czy do naszego doświadczenia ostatnich lat, ale tak to w dużej mierze wygląda. Otóż wracam do istoty wyboru. Jak już mamy opanowaną sprawę naszego wizerunku, nie tak jak my sobie wyobrażamy, tylko jak jesteśmy realnie postrzegani, czyli potrafimy skorzystać z instrumentów, które pozwolą nam, żeby ten opis był obiektywny, płynący rzeczywiście ze zewnętrza, z otoczenia, czy szerzej z otoczenia społecznego. To staje przed nami druga niezwykle ważna kwestia zdefiniowania, kto jest adresatem teraz naszej kampanii, tej kampanii społecznej czy politycznej. Zakładam, że prawidłowo wykonujemy tą pracę, którą mieliśmy do wykonania, dialogu z otoczeniem. Czyli budujemy sobie sojuszników, staramy się wzbudzić sympatię, w miarę dobre relacje i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego jest to takie ważne? I dlaczego trzeba umieć z tego skorzystać? Bo nie wystarczy nam kolejne, żebyśmy mieli to sprowadzić do przykładu politycznego. Umiejętność czytania kolejnych sondaży. Co my z sondaży się dowiadujemy? Dowiadujemy się co najwyżej, jaka jest dynamika zmian postaw społecznych. Ale nic więcej się nie dowiadujemy z postaw sondaży. Dowiadujemy się, że formacja, w której jesteśmy, albo z którą sympatyzujemy, albo jeżeli nasze formacje, z którymi sympatyzujemy, albo w których jesteśmy, są tak słabe, to zaczynamy się interesować zupełnie w inny sposób tym zjawiskiem, jakim są przyszłe wybory. Otóż komuś życzymy źle w takim razie. No byle nie tamci. No więc tak czy owak jakoś obserwujemy. Sondaże tego typu pokazują nam tylko jedną rzecz. Jakie są zmiany postaw, jeżeli ilustrują to prawidłowo. No ale
załóżmy, że one w miarę prawidłowo istnieją. Nie dają nam żadnego, natomiast żadnej informacji, co moglibyśmy zrobić, jak zmienić swój sposób funkcjonowania, albo co jest źródłem tego, że jesteśmy w miejscu, nie podnoszą się wskaźniki popularności, albo wręcz spadają wskaźniki popularności. Bo z prostej takiej geometrii nic nie wynika. Nic nie wynika. Dopiero głębsze badania, głównie oparte na badaniach jakościowych, plus przede wszystkim, ważniejszy niż warsztat socjologiczny, to jest intuicja. Intuicja samej organizacji. Trzeba być, kierować skutecznie organizacją, zwłaszcza organizacją społeczną, ale komercyjną tak samo. Trzeba nie tylko mieć warsztatowe umiejętności, ale jeszcze mieć odpowiednią intuicję. I trzeba mieć jeszcze intuicję, żeby czytać społeczny nastrój. No, są ludzie, którzy mają taką intuicję, to daleko nie każdemu jest dane. Tak samo jak reakcje społeczne, masowe zwłaszcza, bywają na swój sposób irracjonalne, ale mamy setki dowodów w historii świata, że przewidywalne. Irracjonalne, a przewidywalne. Na czym polega to zestawienie? A już na to, że zwłaszcza, że adresatem jest wielka grupa społeczna, czyli taka trudna do ujęcia, bo nie dająca się zindywidualizować, tłum na przykład. To co możemy o tym powiedzieć o tłumie? Jeżeli mamy trzech albo dwóch mówców występujących przed tym tłumem, a to któremu z mówców uwierzy? Temu, który nie ma wielkich talentów oratorskich, ale mówi bardzo mądrze i bardzo odpowiedzialnie, to jest jeden. Drugi ma wielkie talenty oratorskie, ale mówi w taki sposób, że widać cynizm. Znaczy jest wiele cynizmu w tym, co pada. Mówi to, co chcą usłyszeć, prawda? I wreszcie trzeci, stańmy przy tych trzech. I trzeci, który wszystko jedno, czy jest takim oratorem, czy innym oratorem, ale przemawia do tego tłumu tak, że widać jedno. Nie wiadomo, czy on ma rację, czy nie, bo tłum nie jest od tego, żeby w ogóle analizować. Bo nie jest w ogóle od analizy, jest tylko od reakcji. Widać, że wierzy. Że wierzy w to, co mówi. A może głupstwo mówić. To na co na pewno tłum reaguje? Reaguje, bo ma ten instynkt na to, kto jest wiarygodny. A tu nieprawda jest wiarygodna. Nie racja jest wiarygodna, tylko często determinacja i wiara w to, co mówi. I wiara w to, co mówi. W związku z tym tego typu uwarunkowania zachowań, relacji między zachowaniami społecznymi a komunikacją też trzeba brać pod uwagę. Zbyt silnie racjonalizowana polityka albo inne cele społeczne, które mogą być przedmiotem, mogą być w tym sensie kontraproduktywne, że komplikują przekaz. Komplikują przekaz, a przez komplikowanie przekazu stają się, zwłaszcza, że jeszcze nie ma w tym talentów aktorskich, oratorskich, reżyserskich, no stają się dla nas obce, bo niezrozumiałe. Obce, a niezrozumiałe. A z drugiej strony jest wewnętrzna bariera, zwłaszcza przy dla pewnego typu organizacji, żeby mówić się wyłącznie. Niekoniecznie oczekiwane, ale wyłącznie rzeczy takie, których i w sposób taki, który wzbudza największe emocje i buduje nam pozytywne relacje, to znaczy w nich można uwierzyć, bo oni są wiarygodni, oni rzeczywiście to zrobią. Rzeczywiście to zrobią. Istnieje opór wewnątrzorganizacyjny, zwłaszcza jeżeli jest organizacja podszyta jakąś jeszcze jakąś intelektualną, fizyczną sztubą, żeby
do tego stopnia pragmatyzować cel, jakim jest pozyskanie oczekiwanych zachowań, żeby jakby wbrew sobie, swoim założeniom, wartościom i tak dalej mówić, ale trzeba wiedzieć, że tak to po prostu, że tak to po prostu działa. Wreszcie słowo ostatnie, wiarygodność, którego właśnie przed chwilą dotknąłem. Otóż założeniem, i to jest zasadnicza różnica między potocznym rozumieniem PR-u, bo często słyszymy tak w debatach publicznych, a nawet wydawałoby się w miarę poważnych programach publicystycznych, myślę, a to jest PR, albo to jest czarny PR. Otóż sztuczka PR-owska. Otóż to z podręcznikowym PR-em nie ma nic wspólnego. Dlatego wam przytoczyłem na dzień dobry tę najprostszą definicję PR-u, która się zamyka w rozumieniu trzech słów, które każdy z nich coś opisuje. Otóż PR jest wyłącznie dialogiem danej organizacji z otoczeniem. Istota tego dialogu polega na tym, że on jest oparty na prawdzie. Na prawdzie. I nie na oczernianiu przeciwnika. To, jak w języku potocznym jest rozumiany PR, jak czasami nawet poważni publicyści używają w swoich tekstach publicystycznych tego sformułowania, no, stało się faktem języka potocznego. Tylko ten język potoczny nas nie przybliża do zrozumienia istoty problemu, zadania. Nawet nie problemu, tylko zadania, jakie stoi przed każdą organizacją, a mianowicie tego dialogowania z otoczeniem, budowania swojego wizerunku. Otóż we wszystkich podręcznikach, we wszystkich skryptach i na wszystkich szkoleniach PR-owskich podkreśla się wagę słowa wiarygodność. Musi być oparty na prawdzie, musi być wiarygodny, bo jego założeniem jest wielokierunkowość. Czyli nie, że tylko emitujemy głos w eter, ale również jesteśmy, i tylko wtedy jest to dialog, i tylko wtedy jest to PR, kiedy jesteśmy w reakcji wzajemnej. Więc nie można w reakcji wzajemnej budować na fałszym kłamstwie. Zawsze pozostanie problem tego, jaka prawda, albo ile tej prawdy. W myśl tej przysięgi sądowej amerykańskiej, znanej z wam przynajmniej, jeżeli nie z literatury, to z wielu filmów, będę mówił prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. No okej, w PR-ze mówi się o tym, że prawda, cała prawda i tylko prawda, to jest wiedza ekskluzywna top managementu, czyli kierownictwa kierowców. Natomiast budowanie czy wewnętrznej, wewnątrzorganizacyjnej informacji i komunikacji, czy z jej otoczeniem, oparte musi być na prawdę, czyli nie może złamać przynajmniej żadnego z tych trzech tak do końca. Powinna być prawda, no jeżeli nie cała prawda, ale prawda. Ale prawda, bo tylko wtedy ta wiarygodność długofalowo jest konstruowana. Tylko wtedy jest konstruowana. Jeszcze i wreszcie wracam do tego, o czym już wspomniałem. Każde szkolenie, jeżeli zamawia się wielkiej organizacji szkoleń PR-owskich, a robi się to dosyć regularnie, prawdopodobnie w tym ośrodku też się już niejedno takie odbyło dla pracowników korporacji, to się zaczyna, mówi się, budowanie wizerunku zaczyna się od siebie, czyli begin at home, zacznij od siebie. Otóż najważniejszą rzeczą, którą trzeba pamiętać, a nie pamiętamy, mimo że wszyscy jesteśmy ekspertami od komunikacji społecznej, na przykład politycy wszyscy są ekspertami od komunikacji społecznej, bo każdy, prawie każdy ma za sobą albo kampanię samorządową, albo parlamentarną, albo jakąś inną, już uważa, że jest super specjalistą. Znam się na tym znakomicie, sam robiłem kampanię sobie, albo żonie, albo teściowej. Robiłem. Otóż istnieje relacja bardzo silna i to oprócz tych trzech słów, jak to zapamiętacie, przepraszam dla tych, którzy to wszystko wiedzą, że powtarzam oczywiste oczywistości,
ale zakładam, że przynajmniej jedna osoba nie zna tych oczywistych oczywistości. Otóż istnieje relacja między dwoma słowami, które są kluczowe z punktu widzenia skutecznej komunikacji społecznej. To jest pojęcie tożsamości organizacji i jej wizerunku. Nie ma możliwości. Obie rzeczy jakby tkwią w sferze naszych oczekiwań, zdolności. Jeżeli jesteśmy organizacją, to mamy wpływ i na jej wizerunek jakiś, i na jej tożsamość. Otóż nie da się zbudować pozytywnego wizerunku organizacji, nie da się, po prostu. To jest jak E kwadrat, E równa się MC kwadrat, prawo względne, szczególne prawo względności Einsteina, tak? Nie da się długofalowo takiej zbudować konstrukcji, w której mielibyśmy do czynienia z bardzo niskim poziomem tożsamości wewnętrznej organizacji, niskim poziomem identyfikacji jej członków, jej wnętrza z organizacją, mówiąc językiem zarządzania, niskim poziomem kultury korporacyjnej, słabą identyfikacją wewnątrzorganizacyjną, czyli członków danej organizacji z organizacją, a jednocześnie mieć pozytywny wizerunek. Nie da się. Możemy robić co chcemy, możemy wykupić czasy antenowe za nieograniczone pieniądze, jeżeli takie mamy. Hektary powierzchni reklamy zewnętrznej. Wszystkie możliwe formy aktywności w internecie. Jeżeli będziemy próbowali opowiedzieć, że jesteśmy fantastyczną organizacją, mamy fantastyczne cele i was w ogóle uszczęśliwimy, uwierzcie nas, a jednocześnie z nas płynąć będzie, z nas jako środowiska tworzącego tę organizację, że się nawzajemnie lubimy, że nie podzielamy tych samych poglądów, że jesteśmy skonfliktowani i to w sprawach zarówno międzyludzkich, czyli irracjonalnych, jak i w sprawach fundamentalnych, to wszystkie te pieniądze i wszystkie te zabiegi, które zrobiliśmy, nie dadzą żadnego pozytywnego skutku. Dlatego kluczem każdej działalności grupy, organizacji, czy społecznej, czy komercyjnej, zwłaszcza jeżeli ma plan. Przy organizacjach społecznych oczywiście musi mieć taki plan, bo po co mają istnieć, jeśli nie realizować jakieś społecznie użyteczne, programowe cele tej organizacji. To musi przede wszystkim zadbać o swoje wnętrze. Czyli tak budować relacje wewnętrzne, żeby z ludzi tworzących organizację emanowały pewne wspólne wartości, ale i wewnętrzny szacunek między ludźmi, lojalność, identyfikacja i tak dalej, i tak dalej. W wielkich firmach robi się, żeby to osiągać, różne zabiegi. To jest ten poziom informacji, który każdy ma. To są, tak? W realnym socjalizmie, spytajcie się rodziców, dziadków, bardzo rozumiano i używano pojęcia PR-u, ale związki zawodowe organizowały wyjazdy na grzyby na przykład. Przecież to bardzo już się trudno. Nie tylko na grzyby, bo to mi przyszło do głowy, bo teraz sezon się zaczyna. No te grzyby nie są takie ważne. Tej oferty było znacznie więcej. Grzyby są zupełnie przykładem teraz. Pod kompletek. Grzyby jeszcze nie bo tego, ten proces budowania wewnętrznej, wysokiego poziomu wewnętrznej identyfikacji, to jest proces, który się nie osiąga jedną akademią albo jednym wyjazdem na grzyby, jednym grillem, nawet z bezlimitowym zaopatrzeniem w piwo i inne trudki. To jest pewien proces ciągły. Nie chcę wchodzić w szczegóły, dlatego że na każdej organizacji ten szczegół nie będzie inny, ale z punktu widzenia was, czyli osób tutaj zasiadających, no to każdy z was mógłby się chwilę pochylić i zastanowić nad tym, ile te organizacje, których jesteście aktywną częścią, ile świadomie czynią, albo na ile świadomym celem i wartością w ogóle jest to,
żeby budować wewnętrzną, wysoki poziom wewnętrznej tożsamości, identyfikowania się z tą organizacją, z jej celami, wolą wpływania na jej pozytywny wizerunek. Najlepsi graficy, najlepsi tekściarze, najlepsi media planerzy nic nam nie pomogą i nieograniczone budżety, bo to jeszcze do wszystkiego jest potrzebny jakiś budżet. Do niektórych rzeczy mniej potrzebny jest budżet, do innych jest bardzo potrzebny. Nie pomogą nam osiągać celów, które mamy, które definiujemy przed określonym typem kampanii, którą realizujemy. Czy nawet celów, które realizujemy w warunkach ciągłości działania, jeżeli nie będzie współgrał wizerunek nasz z celami, które chcemy zrealizować. Albo jeżeli ten wizerunek będzie słaby, nie będzie pozytywny. Otóż to, co jest niewątpliwie kawałkiem roboty, przed którym środowiska postępowe stoją, to jest, a marnujemy trochę czas. Nie my dzisiaj tutaj, ale to jest niewątpliwie każda z organizacji społecznych działających w obszarze szeroko rozumianej lewicy czy sił postępowych powinna się pochylić nad tym, na ile ta praca domowa jest wykonana, na ile wewnętrzna organizacja, kultura korporacyjna, więzi wewnętrzne, które tworzą tę organizację, są pozytywne i tworzą taką energię, też energię ludzką, jeżeli tak można to powiedzieć, do realizowania celów organizacji. Bo jeżeli tego nie tworzą, to żebyśmy nie wiem, jakich specjalistów zatrudnili, to oni za nas tego nie zrobią. Żadna agencja PR-owska, żadna agencja reklamowa tego za nas nie zrobi. Między innymi dlatego, i to jest ostatni wątek, którym chcę was zająć, że nie będziemy w stanie jednej rzeczy zrobić. Napisać prawidłowego briefu. Co to jest brief? Otóż brief to jest taki, niektórzy was, a może wszyscy wiedzą, ale dla tych, którzy nie wiedzą, jednak powiem. Jeżeli chcemy zatrudnić w realizacji jakiejś kampanii, profesjonalną, załóżmy, jak już zatrudniamy, to profesjonalną kampanię, czy firmę PR-owską, czy reklamową, to musimy im powiedzieć, co mają zrobić, jakie są nasze oczekiwania. No trudno pójść do agencji reklamowej i powiedzieć, jestem z SLD, powiedz, ile chcesz kasy i zrób nam dobrze. No bo... To nie jeden tak chodzi. Bo mi się podobało. Mi się też podobało. Poczekajcie. Nazwy partii mogę zmienić, bo to tak naprawdę każdy to może wykreślić. Dlatego, że żeby sformułować brief, a w pewnych sytuacjach korzystamy z wyspecjalizowanych czy profesjonalnych firm, które po prostu mają instrumentarium do realizacji pewnych rzeczy, to powinniśmy umieć w tym briefie A. I znowu wtedy wszystko, co dzisiaj wam powiedziałem, w tym briefie musi się znaleźć. To nie agencja, która ma dla nas pracować, ma znaleźć informacje o nas, tylko my musimy w briefie opisać cele, które chcemy osiągnąć, naszego potencjalnego adresata, czyli na razie jest partia polityczna, potencjalnego wyborcę, kto to jest ten nasz potencjalny wyborca, dostarczyć mu maksymalną ilość wiedzy, jeżeli mamy badania, to też i badania, jeżeli on powie, że trzeba zrobić, to trzeba zrobić, ale musimy mu opisać też ten swój wizerunek, jak jesteśmy postrzegani. Jakie są słabości? Przecież wykonawca kampanii społecznej musi wiedzieć, jakie są nasze słabości. Bo może być, że się przestrzeli, że zrobi kampanię, która będzie w tym sensie kontraproduktywna, że akcenty położone będą na czymś, co jest sprzeczne z tym, jak sobie wyobraża
i społeczeństwo, czyli potencjalnie nasz elektorat, nas samych. Czyli trzeba umiejętnie napisać brief, żeby ten, kto ma być wykonawcą naszego pomysłu, naszej kampanii, naszego celu, żeby wiedział, kim my jesteśmy. Żeby to zrobić, trzeba dużo autokrytycyzmu. Miłość własna nie pomaga w budowaniu takich konstrukcji, jak na przykład brief. Trzeba umieć opisać to, co się na rynku nazywa słabości i siła i słabość produktu. Że produkty społeczne też mają słabości i swoją siłę. Trzeba umieć to opisać, czyli krótko mówiąc, trzeba cały czas tą analizę prowadzić. I dopiero wtedy można zacząć kampanię robić. Tak czy owak, jakbyśmy nie chcieli konstruować kampanii społecznych, czyli niekomercyjnych, jak mówię społeczne, to po prostu szeroko niekomercyjne, żeby były efektywne, to zawsze powinniśmy zacząć od siebie samych. Począwszy od pytania, czy ta kampania, którą właśnie chcemy dźwignąć, załóżmy, że to nie jest kampania wyborcza, tylko jakaś społeczna, uświadamiająca wagę jakiegoś problemu, która wydaje nam się ważna. Czy to jest jakoś, mieści się w tym naszym wizerunku, w oczekiwaniach naszych, czy się mieści w tej wewnętrznej tożsamości organizacji, czy jest zupełnie nam obca. Na przykład, gdyby partia Razem chciała zrobić kampanię teraz społeczną na rzecz liniowego podatku, bo uznałaby w swojej światłości, że to jest dobry pomysł ze względu na interes polskich przedsiębiorców i przedsiębiorców działających w Polsce szerzej, to ta kampania z góry byłaby skazana na niepowodzenie, bo elementem tożsamości partii Razem nie jest podatek progresywny, a rodzaj sprawiedliwości społecznej, która zakłada progresywny i to dalej idący niż obecny. Także też przedmiot kampanii musi być, jeżeli nawet uważamy, że jest ważny w danym momencie, musi z tą naszą tożsamością wewnętrzną i z naszym wizerunkiem współgrać. I można jeszcze długo wiele egzemplifikacji tutaj zaprezentować, ale ponieważ mam jeszcze 20 minut, to chciałem raczej, żebyście wy się odnieśli do tego, co was interesuje. Ile to Michał będzie decydował? Zostawiam was teraz, czy daję wam głos. Ja mam takie jedno stwierdzenie i jedno pytanie. Jedno stwierdzenie to jest takie, że wydaje mi się, że ta pokoleniowość w przekazywaniu tożsamości zarówno związkowej, jak i wśród partii politycznych wynika z tego, że mamy dosyć młode struktury. Związki zawodowe, no OPZZ niedawno skończył 30 lat, Forum w ogóle 2002 rok powstania, no to są to takie organizacje, w których ciężko, ale już to powoli następuje, ponieważ ja sam jestem przykładem osoby, która ma, że tak powiem, pokoleniowe doświadczenia w działalności związkowej. Tak samo wiem, że wśród partii politycznych są już osoby, które są dziećmi polityków, którzy działali już po 90 roku. I tak mi się wydaje, że to pewnie będzie następowało w ciągu następnych lat. Tak? Będziemy czuli tą pokoleniowość wśród naszych organizacji. No, gdzieś tam nie mamy takiego doświadczenia jak na przykład Niemcy. Natomiast pytanie mam takie, czy ponieważ OPZZ było jednym z inicjatorów Zjednoczonej Lewicy. I teraz mam takie pytanie, czy po pierwsze wycofanie się jednak OPZZ-u z takiego jawnego poparcia dla tej Zjednoczonej Lewicy w momencie, kiedy mi się wydaje, że ta Lewica tego potrzebowała, było takim efektem tego, że później niestety w tych wyborach był taki wynik, jaki był. I druga rzecz, czy SLD zrobiło dobrze, że weszło do tej Zjednoczonej Lewicy, czy powinno zrobić tak jak partia Razem na przykład, która nie weszła do tej Zjednoczonej Lewicy? No i która opcja była według pana prawidłowa i dobra? To będzie tak. To wymaga nieco głębszego wyboru. Dlatego, że gdyby był tutaj Tadzio Jeliński, profesor Tadeusz Jeliński, to Tadeusz Jeliński powiedział, wszystko było dobrze poza tym, że zarejestrowaliśmy niepotrzebnie koalicję.
Ja mam na to spojrzenie nieco inne, dlatego że, ale to już jest bardzo subiektywne, choć uważam, że historycznie mam rację. Otóż w 98 roku, 18 lat temu, SLD jako partia jeszcze nie istniała. Istniało SDRP i Sojusz Lewicy Demokratycznej jako komitet, wspólny komitet wyborczy i tak się nazywała frakcja parlamentarna. Jako że w skład frakcji parlamentarnej wchodzili i politycy SDRP, jak i innych partii politycznych lewicowych, między innymi PPS-u Piotr Sikonowicz był, prawda, i związków zawodowych, i środowisk twórczych i tak dalej. Otóż było wiadomo, już po roku rządzenia APS-u i Unii Wolności, jesteście tak młodzi, że sami tego nie możecie pamiętać, ale wierzcie mi, tak było. Jak sięgniecie sobie do archiwów gazet, to sobie było wiadomo w 98 roku, że wybory w 2001 roku musi wygrać lewicą. Bo poziom dekompozycji AWS-u nam się wydawało, że nas to nie spotka. Nigdy. To prawica tylko miała tą dolegliwość, prawda? Nas to nie mogło spotkać. Takie myśmy wyobrażali. Otóż wtedy powstał taki pomysł, który został zrealizowany, żeby zlikwidować SDRP i powołać do życia, co się stało w czerwcu 99 roku na wielkim festynie na Torwarze, partię pod nazwą Sojusz Lewicy Demokratycznej. Otóż były środowiska, które uważały, że jest to pomysł dramatycznie zły. Że dramatycznie zły i teraz nie czas teraz na politologiczną głęboką analizę, ale z powodów następujących. Otóż można powiedzieć wszystko o tej ćwierć wieku po transformacyjnym już ponad lewicy, ale okres, kiedy ona miała jakieś oblicze ideowe, takie głębsze ideowe, gdzie motywacja ludzi w sposób oczywisty była ideowa, a nie pragmatyczna w rozumieniu kariery i różne tego typu fruchta, które z działalności politycznej mogą wynikać, nie muszą, ale mogą. To był okres SDR-owski. Otworzenie SDRP 28 stycznia 90 roku, a zwłaszcza od połowy 89 roku, wierzcie mi, to był jednak taki proces bardzo pogłębiony ideowej dyskusji, trudny, dlatego że wiedzieliśmy, że idzie kapitalizm i że ta lewica, jeżeli ma rzeczywiście funkcjonować w polskim systemie społecznym, w polskim systemie politycznym, to musi ten kapitalizm tworzyć. To nie było wcale takie proste. W związku z tym trzeba było budować tą tożsamość naszą w oparciu o pewne przesłanki. Ile zachować z tradycyjnych, najważniejszych wartości lewicy, akceptując warunki rynku, procesy prywatyzacji, które nastąpią, politykę historyczną, która nastąpi, rozliczenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, i też co ważne, przez pierwszych parę lat, i to było źródłem wielkiego sukcesu SDRP, które zaowocowało tym, że w kolejnych wyborach myśmy podwajali de facto swoje wyniki z poprzednich lat, a w każdym razie z każdych kolejnych wyborach było zdecydowanie wyższe poparcie, a w międzyczasie jeszcze Aleksander Kwaśniewski, wbrew wszelkiej logice, wygrał wybory prezydenckie. Otóż zorganizowaliśmy w październiku 98 roku konferencję jako Fundacja Kelle Straussa, czyli wydawca myśli socjaldemokratycznej. Takie pismo wydajemy od 26 lat, które nikomu nie jest potrzebne, ale jest przynajmniej dla środowiska, nikt tego prawie nie czyta, może nawet więcej osób pisze w tym niż czyta, ale waga tego polega na tym, że jest coś takiego. Czyli, że jest środowisko, przynajmniej kilkudziesięciu ludzi, którzy piszą, analizują i ten dokument potem zostaje, bo to nie idzie na przemian, tylko można przeczytać. Otóż zrobiliśmy konferencję, na którą, a takie były relacje Fundacji Kelle Straussa, że jak już robiła imprezę, nie za często, i zapraszała, to przychodzili zawsze.
zawsze kierownictwo całe SDRP stanęło na tej konferencji w domu księgarza na rynku Starego Miasta, redaktorzy naczelni lewicowych gazet i tygodników oraz zaproszony na to spotkanie, choć nie wprost lewicowy, Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej. I cała ta konferencja to była próba wyperswadowania Leszkowi Millerowi i kierownictwu SDRP z Krzysiem Janikiem jako sekretarzem generalnym, że to jest, jeśli nawet sam pomysł przekształcenia SDRP w SLD nie jest być może sam w sobie zły, to sposób, w który jest realizowany, jest katastrofalny. Dlaczego jest katastrofalny? Dlatego, że jest to proces mechaniczny. Się spotkamy, wyrejestrujemy, zarejestrujemy, zrobimy meeting, Edyta Górniak zaśpiewa, wszyscy będą szczęśliwi. Górniak śpiewała na tym. Więc wszyscy będą szczęśliwi. Co to znaczy? Myśmy to wtedy rozumieli, żeśmy to powiedzieli. Zabijacie to, o czym ja wam dzisiaj mówiłem. Budowanie wewnętrznej więzi. A co jest w partii politycznej? Jakie to są więzi? Powinniśmy się lubić, ale może się zdarzyć, że się nie lubi. A jesteśmy razem, bo są jakieś cele i wartości, które uważamy, że nas łączą. Prawda? Że to zostało zgubione. I ponieważ ja prowadziłem jako prezes fundacji tą dyskusję, którą wsadziliśmy starszych bardzo, ale za to wybitnych profesorów, więc podsumowując, powiedziałem mniej więcej to, co teraz mówię. My to, co robicie w tej chwili, to do czego sam zresztą się dałem wybrać delegatem na ten, że dołożyłem swoją rękę na tym zjeździe w SLD, wiedząc zresztą, że to jest katastrofa. Robicie to bez żadnej refleksji ideowej. Nie zmuszacie nawet środowiska wewnętrznego, czyli członków partii. Niewielkiej wtedy, bo to była partia kilkunastotysięczna na to SDR. Nie zmuszacie nawet do dyskusji. Więcej, nie dajecie im żadnego komfortu, mają się zapisywać ponownie, zero ciągłości. To się skończy katastrofą. Taka partia nie wytrzyma ciężaru sprawowania władzy. I teraz to zostało powiedziane. Gdyby nie było Adama Michnika, który zadzwonił do mnie wieczorem i czy masz odwagę to samo powiedzieć publicznie? Ja nie powiedziałem publicznie, bo byłeś tam. I powiedziałem to samo w Gazecie Wyborczej. Ja powiedziałem, że nie byłem od października 91, zawsze byłem poza wszystkimi strukturami, do nikogo nie kandydowałem. I powiedziałem, to się ukazało w Gazecie Wyborczej, gdzie wtedy jak poskrobać, to pusto. To znaczy, że proces tworzenia przekształcania jest pusty ideowo. A w ostatnim akapicie mnie spytała Ewa Milewicz, czy jako człowiek lewicy pan to mówi, no i właśnie jako człowiek lewicy, bo się boję, że ciężar sprawowania władzy tak pusta, jeśli chodzi o więzi właśnie wewnętrzne, o czym mówiłem, formacja nie wytrzyma. I tak się stało niestety. To są rzeczy, które się stały i były przewidywane. I tu się zaczęło zło, z którego się potem nigdy nie wydobyło lewica szeroko rozumiana, bo to idzie potem, rzutowała na całą lewicę. Natomiast jeśli chodzi o Zjednoczoną Lewicę. No, wiecie Państwo, z punktu widzenia sytuacyjnego uważam, że zrobiono to, co w tym momencie zrobić należało, trzeba było. To znaczy spróbować skonstruować wspólną listę. To, że znowu trochę porównując do roku 99, o którym wspomniałem, był to zabieg mechaniczny. I to każdy widział, słyszał i czuł, że to jest zabieg mechaniczny. No, w czerwcu 2015 roku... Wyborcy za dobrze to widzieli. Ale bo wyborca ma intuicję, mówiłem o tym, ma instynkt, on nie musi słyszeć. On się nie da, za słowa nie wystarczą, żeby zakląć go i żeby był ślepy i głuchy. On może nie mieć zdolności rozstrzygnięcia, co jest prawdą, co nie jest prawdą, co jest możliwe, co nie jest możliwe, ale intuicja pozostaje, trzeba uznać, że to minimum, co wyborca ma, czy na społeczny adresat, to jest intuicja. I to było widać, już pomijając to, że jeszcze sami działacze często, tak powiem, dawali dowód, że ta Zjednoczona Lewica wcale nie jest zjednoczona. Ja też to do Wasi Nowackiej już pisałem, jak już to szło. Barbara, będziesz pierwszą damą tej kampanii. Staraj się nie używać zwrotu nazwy Zjednoczona, tylko używaj zwrotu porozumienie. Porozumieliśmy się po to, żeby
prawda? Mamy stworzyć porozumienie w sprawie. Dlaczego? Bo zjednoczenie jest właśnie ilustracją mechanicznego sklejenia. Natomiast porozumienie jest efektem czego? No pewnego dialogu. Żeby się porozumieć, to trzeba być w relacji jakiejś. Nazwa sama była kiepska, bo nie ilustrowała żadnego procesu, który w to czasami detale decydują. A nazwa była głosowana. Ja nic nie poradzę. Ja powiedziałem z pół żartem, pół serio, ale nawet bardziej serio niż żartem, że będę do was mówił o sprawach, na których się wszyscy znają. Bo wszyscy już jakąś kampanię przeżyli, w związku z tym wszyscy uważają, że są perfekcjonistami w tym. To jest materia, bym powiedział, no nie tak niedostępna jak fizyka teoretyczna, a gdzie trzeba mieć background matematyczny, fizyczny i jeszcze jakiś. I do tego porozumienie lewicy HL by weszło. Ale to już jest czysta żywa spekulacja, dlatego że co by było, a nie jest, jest nie do sprawdzenia. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy rację miał Tadeusz Iwiński. Może miał, a może nie. A jakby poszło SRD samo, bo koledzy niektóre, abyśmy sami poszli to. A jakby sami poszli, to może by było 4,9. Kto to wie tego? Nikt nie wie, po prostu. Natomiast, że ten proces był prowadzony z punktu widzenia materii, którą próbowałem was dzisiaj trochę zainteresować, był prowadzony błędnie. Bo istnieją jakieś reżimy, prawda, właśnie komunikacji społecznej. A co? Po co zostało stworzone zapomniałem, Zjednoczona Lewica. Po co była stworzona? No była stworzona jako nadawca pewnej, czy inicjator pewnej społecznej kampanii, tak? Społecznego komunikowania się. Potrzebne jest to minimum wiarygodności. Nic, co się działo od 99 roku, tej wiarygodności lewicy niestety nie budowało. Nic. Jeżeli lewica odniosła jakiś sukces, jakieś sukcesy, to nie dlatego, a mógłbym powiedzieć, ale to by zabrzmiało mało, że sukcesem było wejście do Unii Europejskiej. To nie był sukces lewicy i kampanii, której byłem współautorem, autorem, tylko tego Polacy chcieli, więc to można było tylko zepsuć. A tylko trzeba było jedno zepsuć, nie popsuć. Bo jak społeczeństwo tego chce, to trzeba tylko tak tą kampanię robić, żeby po prostu nie przestało chcieć z jakiegoś powodu, nic więcej. A można powiedzieć, że sukcesem było to, że nie zepsuli? Znaczy, a, w Polsce. Nie, ale to już, sprawa członkostwa w Unii, to nie my możemy sobie podnosić wysoko głowę, no ale nie można tego ojcawiać. W tym sensie, że to co pan mnie zapytał, tkwi bardzo głęboko i dlatego bez refleksji w obszarze, o którym mówiłem, że starałem was się zainteresować, jest absolutnie niemożliwe, żeby odbudować jakąkolwiek pozycję polskiej lewicy. I to wszystko jedno, czy to będzie partia Razem, bo jak się prześledzi, albo postawię kilka hipotez na temat wizerunku partii Razem, które wykluczają, to znaczy jest ściana, szklana ściana, tak, sufit ściany, szklany, tak jak jeżeli chodzi o SLD, ten sufit jest gdzie indziej, znaczy inne są przyczyny. Ale znowu, z tego punktu widzenia kluczem jest refleksja na temat więzi wewnętrznych. Ponieważ do następnych wyborów jest raptem już 3 lata, za 3 lata w tej porze w każdym razie będą porejestrowane, jeżeli nie porejestrowane, bo to gdzieś we wrześniu będą w 2019 roku rejestrowane, już muszą być poukładane sprawy, tak? Jeżeli na lewicy się będzie toczyło, jak się toczy, to mogą nas zaskoczyć wybory 2019 roku. Ba, na pewno nas zaskoczą. Tylko, że tak jak tu jesteśmy teraz kilkadziesiąt osób,
to podejrzewam, że nikt z nas tu obecnych nie będzie w dniu ogłaszania wyników wyborów miał powodu, żeby na korek szampana strzelił, bo nic na to raczej nie wskazuje. A jakie rozwiązanie na tą chwilę pan by wskazał? Proszę pana, to nie jest inżynieria, w której powiedzmy sobie, jak śrubkę przekręcimy z prawą na lewą, nie, to będzie działało. Nie, jakąś wizję, co można by było zrobić, żeby osiągnąć sukces. Tak, bym powiedział, są pewne progowe, moim zdaniem, są pewne wrogowe warunki, które polegają przede wszystkim na odrzuceniu pewnych cech, które ma dzisiejsza lewica i to wszystko, znaczy młoda razem, czy stare SLD. Przy czym różnych atrybutów wizerunkowych więcej jest przypisanych SLD i słusznie, bo dłuższy staż, więc więcej mogli na rozrabiać. Punktem pierwszym są banały. Politycy w gruncie rzeczy decydują banały, oczywiste oczywistości. Mówiąc językiem Jarosława Kaczyńskiego. Otóż po pierwsze banał, ale trzeba byłoby umieć zrobić jedną rzecz, którą moglibyśmy tu zrobić. Albo za 15 minut z Michałem moglibyśmy przynieść wam gotowca. Otóż zgodzić się na pewnym minimum w sferze nie personalno-organizacyjnej, tylko w sferze wartości, celów, czyli takie minimum ideowe. No, jeśli punktem wyjścia musiało być takie minimum, minimorum, to trzeba wyrzucić z pola, tak powiem, negocjacji czy procesu, które się toczą, detale, pomijam kwestie na razie ludzkie, czyli personalia, detale, które niewątpliwie różne. Ale jeżeli chcielibyśmy konstruować krystalicznie czystą formację polityczną, to krystalicznie czysta formacja polityczna, w sensie krystalicznie czysty, jeśli chodzi o cele i instrumenty realizacji partii politycznej, o znaczącym potencjale stworzyć nie można, bo ona musiałaby być strasznie niszowa. Strasznie niszowa. Jeżeli chce się budować partię polityczną wpływu, a nie dyktowania swoich celów, tylko wpływu na rzeczywistość, tym to oparcie o swoje cele, podstawowe wartości, to trzeba schodzić z detalu. Detal zabija. Detal zabija. Detal jest potrzebny wtedy, kiedy się sprawuje władzę, bo są realne wybory między i między. Ale dla budowania formacji trzeba konstruować akceptowalne minimum programowe i wtedy takie, żebyśmy się mogli zmieścić. To jest po pierwsze. Po drugie, w sensie organizacyjnym nie szukać monolitu organizacyjnego, bo to jest niemożliwe. Za dużo ambicji. Ale przynajmniej takiej formuły organizacyjnej, czyli przyszłego komitetu wyborczego, który byłby w sposób empirycznie udowadniany, czyli w sposób społecznie widoczny, czyli transparentny w procesie powstało, jako właśnie porozumiewanie się różnych środowisk, nie tylko partii politycznych, różnych środowisk lewicowych i to musi być spektakl. Ten spektakl na początku nie będzie wzbudzał wielkich emocji i zainteresowania. Nie będzie tak, że to będzie break news i wiadomości, fakty i wydarzenia będą się zaczynały od tego, że lewica w Serocku, czy w Nadarzynie, czy gdziekolwiek po raz kolejny się spotkała i się zbliżają, porozumiewają i tak dalej. A co to znaczy ta transparentność? No to, że istnieje całkiem niemało środowisk postępowych, które śledzą. Nie tylko śledzą, tylko jak będą komunikaty napływały oczekiwane, to staną się też ambasadorami sprawy. I wreszcie to, co jest najtrudniejsze, to jest taka konstrukcja, która jest konstrukcją niewykluczającą. Bo jeżeli byście chcieli budować, a tu wiem, że jest kilkaset partii razem, jeżeli chcielibyście budować partię pokoleniową, czyli wykluczającą tych, którzy zdążyli się urodzić w PRL-u,
to chcę wam powiedzieć, że póki co, jak spojrzymy na statystyki i na prognozy demograficzne oraz dane demograficzne, to emerytów będzie więcej głosujących w 19 roku i w 23 niż nowych wyborców. Ba, dużo więcej. Ale czemu mielibyśmy wykluczać? To, czy wy wykluczacie, czy nie wykluczacie, to nie jest kwestia waszych intencji. To jest kwestia tego, jakie wam przypisuje się cele i cechy. To jest to, o czym mówiłem, wizerunek. To nie jest to, co wy o sobie mówicie i myślicie, że tak jest, bo tak o sobie mówimy. To, że ja będę mówił, że jestem językiem Kamińskiego Michała, że jestem szczupłą blondynką, nie oznacza, że widzicie mnie jako szczupłą blondynkę. Możecie mieć o tym, jaki macie wizerunek, to się nie no, samo to, że partia Razem tak jasno przekreśla SLD, to już powoduje dla tych starszych osób, mi się wydaje, że są nieakceptowalni. Nie tylko starszych, ja już pomijam tę kwestię relacji, bo SLD musi swoją mieć refleksję. Refleksja SLD powinna polegać na tym, panowie, chwilę się przynajmniej pochylcie i umówmy się. Bez SLD, panowie i panie, panie i panowie, otóż, panie i panowie, pochylamy się nad tym i przynajmniej jedno żeśmy zrozumieli, że być może jeszcze przez jakiś kawałek sezonu, do następnej olimpiady, jeszcze może, to będziemy ważnym rozgrywającym i bez nas na lewicy się nic konstruktywnego nie wydarzy, nie może wydarzyć. Ale to jest schodzący potencjał i pod tym brandem i z tym wizerunkiem SLD nie może też aspirować do roli rozdającego karty, czyli głównego kreatora. Mówimy o pewnym minimum minioru, o natury programowej, ideowej, to z pewnymi konsekwencjami później też organizacyjnymi. Ja wiem, że diabeł tkwi w szczegółach, a zwłaszcza w rozdawaniu jedynek w tych okręgach wyborczych, ale ten szczegół... Dobrze, teraz, bo nie wiemy, co PiS zrobi z ordynacją. Ja bym poszerzył pytanie, bo jest tak, jeśli można, tak? Bo jest taka też myśl, gdzieś ona się tam przebija po tym, no już takiej totalnej klęsce, jaka, no jakby nie patrzeć, lewicę generalnie, a SLD szczególnie spotkała. I są takie jakieś próby, tak, myślenia, czy zmiana nazwy, sama zmiana nazwy, jako zmiana nazwy, by coś tutaj mogła zmienić, tak, z punktu widzenia takiego marketingowo, no jakby rynkowego, powiedzmy. Pamiętam taką scenę z... jak się nazywał ten odcinek Sami Swoich w Nowym Jorku, jak oni byli? Kocha Jego Rzuć. Jest taka scena, jak ci dwaj dziadkowie tam kontrowersje między nimi się kotłaszą, mocują się w łóżku, nie sens. I przychodzi ta i mówi, ale ona to słyszy, a ja jej mówię, że w Polsce jest tak fajnie. I co, uwierzyła? No, to jest trochę tak, no kto, że tak powiem, uwierzy? Kto uwierzy? Ciemny lud, mówiąc znowu, bo lubię cytaty klasyków, prezesa telewizji aktualnego, w to nawet ludzie SLD nie uwierzą. Zresztą chcę panu powiedzieć, że SLD, bo była robiona na populacji delegatów na ostatnią konwencję ankieta, nie powiem wam wyników, ale wysokiej klasy aktyw, bo zakładam, że delegatami był aktyw poważny. Więc poważny aktyw, pytanie, czy zmiana nazwy coś pomoże, nie potraktował poważnie i to jest dobry sygnał. Bo tego się nie da poważnie potraktować. Nie, no ja też tak, bliżej mi do tego poglądu. Zresztą chcę wam powiedzieć, że tak, bo to chcę koniecznie powiedzieć, niezależnie od tego, czy byście zadali pytanie, czy nie. Też nie jest tak, że partia polityczna będzie wzbudzała sympatię, namiętność i wielkie zaangażowanie elektoratu, dlatego, że będzie bardzo demokratyczna, że będzie bardzo postępowa, bardzo nowoczesna. Można być zaprzeczeniem tych cech, a mieć swój zakon. Klasycznym przykładem jest PiS oraz to, co się dzieje w skali europejskiej, czy tej zachodniej cywilizacji politycznej, bo to zaczyna trochę tak być.
że autorytaryzm zaczyna też być w cenie. Tylko tu sobie trzeba odpowiedzieć na pytanie, lewica nie może być autorytarna, no więc to... A jak pan widzi rolę związków zawodowych w kampaniach takich wyborczych? Jak związki powinny się pana zdaniem angażować? Bo mnie zastanawia jedna kwestia. No, PiS bardzo często z Solidarnością szedł pod rękę, my z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Natomiast w ostatnich czasach ja nie ukrywam, że no, mieliśmy pewne zastrzeżenia, tak? Najpierw panią Górek, wcześniej te konszachty z Business Center Clubem, a nas to było troszeczkę nie... No wiesz co, Sebastian, wczoraj o tym nie mówiłeś. Dla mnie osobiście to było no, dość trudne do zaakceptowania, tak? I zastanawiam się, jak pan widzi tu naszą rolę, na ile powinniśmy się angażować w tego typu kampanię wyborczą. To nie jest kwestia, na ile związki zawodowe powinny się angażować w tego typu kampanię. To jest znacznie poważniejsza sprawa, no bo się zaangażowały, dlatego że Jan Gus zaprosił i u niego przy jego kawie, rozumiem, że nie przychodzili ze swoimi herbatkami. Panią Ogółek na szczęście nie mieli. Nie mieli, tak, ale... ale to jest fundamentalna sprawa, dlatego że relacje partii lewicowej, czy związków zawodowych i partii lewicy należą, że tak powiem, do tak zwanych imponderabiliów. To znaczy, to jest ta rzecz, która nie powinna wzbudzić żadnych kontrowersji, że jedną z cech formacji postępowych, jedną z cech takich, których nie może zrezygnować, bo przestaje być partią lewicową, prawda? Socjalistyczną czy socjaldemokratyczną, przestaje nią być, jeżeli nie ma wrażliwości dla spraw ludzi pracy. To ta jest sprawa, tak powiem, elementarna. Ja sam nie wiem, czy ja mam tą wrażliwość, ja jako Sławomir Wiatr wystarczającej dozy, ale mam świadomość, że lewicowa formacja nie może się tego wyzbyć. I teraz, to nie może być taka relacja jak klasycznych, ja wiem, sprzed kilkudziesięciu lat, z pół wieku temu, czy z początku wieku, kiedy ta relacja była nieomalże symbiozą, prawda? Relacja Labour Party i związków zawodowych, które były automatyczną też relacją członkowską. Że świat się znacznie skomplikował, ten podziały społeczne dzisiaj się nie zamykają w klasycznych formułach opisu marksizmu czy encykliki Leona XIII. Ale tutaj zastanawiam, czyja bardziej jest to zadanie sprawcze, dwustronne, ale odpowiedzialność w Polsce na relacje w tych ostatnich 20 paru latach, za relacje związki zawodowe partia, w tym konkretnie te lewicowe związki zawodowe partia, znacznie większą odpowiedzialność ponosi SLD za te relacje, niż OPZZ. To nie ma, to myślę, że to jest uczciwa ocena i że ta relacja wynikała dotychczas w tych 20 paroleciu z pewnej świadomości, pewnej poprawności. To znaczy liderzy SLD wiedzieli, że wypada mieć dobre relacje ze związkami zawodowymi, bo taka jest tradycja ruchu socjalistycznego, socjaldemokratycznego w Europie i o te pozory w minimalnym sposób dbali. Natomiast w minimalny w sensie takim, że Wiaderny kiedyś był posłem, że zawsze jacyś posłowie tam bywali z związków zawodowych, ale relacji poważnych nie było. Ja zresztą trochę się nie odważam na ten temat mądrzyć, chociaż niedawno była konferencja organizowana przez Friedrich Ebersicht z ciekawości na nią poszedłem, która była poświęcona właśnie związkom zawodowym. I bym powiedział tak, ze swojej wiedzy innego typu, czyli znajomości socjaldemokracji, czy wszystkich austriackich, czy niemieckich i tych relacji o charakterze nie od razu politycznym, te relacje się buduje przecież nie na poziomie porozumienia między władzami związków i partii politycznej, tylko one się budują znacznie na znacznie niższych poziomach. No są powody, że IG Metal wychodzi na ulicę i nie wychodzi tylko IG Metal, tylko wychodzą działacze organizacji społecznych,
partii politycznych, lewicowych i tak dalej, bo jest jakaś sprawa. Więc te relacje się buduje gdzieś od dołu. Jeżeli istniała relacja między OPZZ-em i SLD, to zakładam, że kolejni przywódcy SLD w jakiejś relacji byli z kolejnymi przywódcami OPZZ-u. Natomiast na pewno brakowało konstrukcji takiego współdziałania, które musi być tak naprawdę od wszystkich szczebli. A chociażby w takich obszarach bardzo ważnych, jak sprawy edukacji, edukacji politycznej. To, co trochę tutaj robicie z Michałem, prawda? Fundacja Berta i Michał, że się spotykacie w gronie i działaczy młodych związkowych, i działaczy politycznych, prawda? Ale na Zachodzie, w tych starych demokracjach, w tych starych socjaldemokratycznych partiach, no to jest pewna tradycja, że działacze partyjni i związkowi są bardzo bliscy. Ja nie odnoszę wrażenia, żeby tak u nas było, i to jest, bym powiedział, poważne zadanie. Chociaż zadanie, które nie może być materią uchwałodawczą, to znaczy uchwałą Kongresu OPZZ-u, czy Kongresu Partii Razem, czy uchwałą Kongresu SLD, tego się nie stworzy. To jest mechanika już społeczna, którą trzeba budować. Toś może ja mam jeszcze jedną kwestię, bo już powoli się zbliżamy do końca, ponieważ dzisiaj rano dyskutowaliśmy o takim nowym wyzwaniu dla związków zawodowych, jakim jest poszerzenie definicji pracownika, znaczy, że związki zawodowe będą starały się rekrutować teraz nowych członków, czy stają przed takim zadaniem. My rozmawialiśmy z szefami obu centra tutaj reprezentowanych, i OPZZ, i Forum Związków Zawodowych, i byliśmy jako ośrodek Lasala też zapraszani do dyskusji na temat, jaką strategię związki mogłyby obrać. I tutaj podczas porannej dyskusji koleżanki i koledzy wskazywali na pewne bariery związane z wizerunkiem związków zawodowych. Tutaj podawano przykłady, że chyba Sebastian podawał przykład ze swojego zakładu pracy, gdzie na 100 takich ewentualnie nowych związkowców, którzy wypełniają tą nową definicję, tylko 2 zadeklarowało, że chciałoby wstąpić do związków zawodowych. Więc w związku z tym mam do Ciebie, Sławku, pytanie, czy mógłbyś tak na szybko, czy masz jakąś refleksję na temat, na czym mogłaby polegać taka strategia popularyzacji idei związków zawodowych w Polsce? Czy jakich błędów związki zawodowe powinny unikać, albo co powinny robić? Wiem, że to jest temat na kolejny. A na ten temat właśnie to w czerwcu było, prawda? Tak. Na połowie czerwca. Tak. Była ta bardzo ciekawa konferencja organizowana przez Fundację Berta. Wypada mi się odnieść do tego, od czego zacząłem. To znaczy, nie wiem, jaki wizerunek mają związki zawodowe, teraz bez nazw, to znaczy niezależnie, która to jest centralna, jaki jest wizerunek związków zawodowych i nie w całym społeczeństwie, tylko w tej części społeczeństwa, której jesteście wy jako związkowcy, chcecie być reprezentantem ich interesów. To jest bardzo ważne, żebyśmy to wiedzieli, jaki jest wizerunek, oczekiwania, świadomość potencjalnych czy pracowników, czy tych zatrudnionych poza umową o pracę, czyli na samozatrudnieniu, bo w oparciu o to można sobie stawiać realne cele. Jeżeli celem jest to, żeby związki zawodowe w Polsce stały się reprezentantem ludzi pracy, a przez ludzi pracy mielibyśmy rozumieć, co jest bardzo ważne, bo kiedyś człowiek pracy, wiadomo, pracownik. Dziś człowiek pracy niekoniecznie pracownik, prawda? Sprzedaje pracę, ale nie ma umowy o pracę. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to zrobić, żebyście byli reprezentantami realnymi, czyli to musi się też wyrażać w członkostwie, bo członkostwo to jest znowu instrumentarium dla was, no bo to jest i masa, jeżeli mamy wyjść na ulicę, no to musi być potencjał wyjścia na ulicę. Jeżeli ma jakiś event, tak, działalności związkowej zrobiony, to musi być potencjał i organizacyjny, i finansowy. To trzeba by było wiedzieć, jaki jest wizerunek związków zawodowych.
Ja nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo nie znam badań na ten temat. Tam były prezentowane na tej konferencji, ale to, co, z czym się zapoznałem, to nie są wystarczająco pogłębione badania, ale na pewno jest jakiś deficyt wizerunkowy. To znaczy, że być może związki zawodowe są u nas postrzegane, być może, stawiam to jako hipotezę badawczą. Czyli trzeba by było zweryfikować, czy to jest prawda, że związki zawodowe są nie traktowane w pierwszej kolejności jako reprezentant interesów, praw pracowniczych. Już nie mówiąc o rozszerzającej interpretacji, co to znaczy ów pracownik. Jeśli cel miałby być osiągnięty, a mógłby być, to zacząć trzeba znowu od tego, co trochę było dzisiaj przedmiotem naszej rozmowy. Najpierw zbadajmy, jak jesteśmy postrzegani przez potencjalnie przez nas reprezentowanych ludzi. Czy oni postrzegają w nas, lokują w nas, w związkach zawodowych, jakieś nadzieje na co? No na poprawę, na swoje bezpieczeństwo, na poprawę swojej sytuacji. I w oparciu o tym należałoby całą strategię komunikacyjną zbudować, bo to jest nic innego jak program komunikacyjny, natury komunikacyjnej. I to długotrwałe, bo to jedną akcją tego się nie zrobi, bo stanów świadomości się jedną akcją nie tworzy. Chociaż mogą się zdarzyć sytuacje, które w oczywisty sposób sprzyjają. Jeśli by nie było problemu uchodźców, to być może PiS by nie wygrał tak, jak wygrał te wybory. Więc jeżeli być może jakiś byłby spektakularny konflikt na linii pracownik-pracodawca, pracownicy-pracodawcy w Polsce w najbliższym czasie, które potrafiłyby związki zawodowe spektakularnie, mądrze ugrać, eksploatując go, czyli zdarzenie od nas niezależne, to być może by taki proces można było uruchomić, czy on mógłby przebiegać w przyspieszonym tempie, bo to zależy, wchodzą w rachubę tych wszystkich spraw komunikacyjnych, jeszcze tak zwane konteksty, o których w ogóle nie mówiliśmy, prawda, konteksty sytuacyjne, emocjonalne. Ale to jest projekcja, która wymaga opracowania takiej, bym powiedział, kompletnej strategii od spraw wizerunkowych przez sprawy tożsamościowe i wreszcie komunikacyjne w takiej kolejności. Wszystko do zrealizowania.